bardzo sobie mile wspominam i Szczecin, i Łódź, i teatr właśnie ten Jaracza, gdzie sporo ładnych ról grałem, a potem wróciłem do Warszawy. I gdzie? Do Teatru Szwedzkiego, Teatru Ludowego na Szwedzkiej, na Pradze. No i tam przez kilka lat na Pradze graliśmy. Nie była to duża scena, ani widownia też. Niemniej ten kameralny teatr bardzo odpowiadał publiczności i nam, aktorom. Bo zawsze te takie jakieś szczere tony, które aktor może przekazać, nie nasilając głosu, tylko tak normalnie, jak to rozmawiamy między sobą, to jest bardzo trudne. Wychodzi pan. To są moi wrogowie, siedzą, których ja muszę ujarzmić. Ja muszę zainteresować. Oto się wychodzi z tekstem i na tekście się. Na przykład. Ona była ruda, ale niezupełnie pewien połysk po włosach grasował. Żyła z Finkiem. Fink był reżyser, przez snobizm komunizował. Są tacy też na Mazowieckiej. A Inge? Inge miała w sobie jakiś smak niemiecki, ten akcent w słowie Mond, księżyc. Der Mond im Monde. A film był durny blond. Więc, proszę pana, jeśli można to powiedzieć, prawda, ona była ruda, ale niezupełnie pewien połysk po włosach grasował, żyła z Finkiem. Fink był reżyser, przez snobizm komunizował. Są tacy też na Mazowieckiej. A Inge? No Inge w sobie miała jakiś smak niemiecki. I tak dalej, prawda? Interpretacja poprzez czasami pauzy, poprzez świadome, może czasami one nie były, prawda, integralne z utworem, ale w każdym razie chwyty, które wtedy aktor stosuje, przynajmniej ja, prawda, no były tymi skutecznymi.